Cześć, jestem Farel i witam w kolejnym odcinku z gry Teamfight Tactics. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek jest specjalny. A dlaczego specjalny? Ponieważ zaprosiłem specjalnego gościa, który nam dzisiaj dokładnie wytłumaczy od podstaw, jakich błędów nie popełniać w Teamfight Tactics i pokaże nam kilka ciekawych trików. A tym gościem specjalnym jest Tutek. Każdy, kto grał w Hearthstone'a bądź też Teamfight Tactics, z pewnością kojarzy tą osobę. I powiem wam, moi drodzy, że na chwilę obecną nie znam lepszego trenera, jeżeli chodzi o Teamfight Tactics. Moim zdaniem odcinek jest naprawdę wartościowy, więc jeżeli chcielibyście się zagłębić w świat Teamfight Tactics i czegoś się nauczyć, polecam obejrzeć ten materiał od samego początku do samego końca. A jeżeli strzelicie łapeczkę w górę i pod tym filmem, no dobijecie tak z 8000, no to w następnym odcinku również zaproszę Tutka i będziemy testowali kolejne buildy. W dzisiejszym odcinku będziemy grali kosmicznymi piratami. Główny nacisk stawiamy na Gunplanka, który w ostatniej fazie meczu będzie czyścił stół na hita, więc polecam wam oglądać do samego końca. Oczywiście build, którym dzisiaj graliśmy, macie w opisie. I tam macie jeszcze kilka przydatnych stronek. I też dajcie znać w komentarzu, moi kochani, jaki build byście chcieli, żebyśmy w następnym odcinku przetestowali. A dla osób, które potrzebują zaczerpnąć dodatkowych informacji dotyczących samej rozgrywki, w karcie oraz w linku w opisie zamieściłem wam dwa oficjalne poradniki ze strony League of Legends, jak zacząć grać w Teamfight Tactics oraz firm wprowadzenie do rotacji Galactic. Koniecznie obejrzyjcie te materiały, bo po oglądnięciu ich dowiecie się naprawdę wielu ciekawych rzeczy dotyczących Teamfight Tactics. Moi drodzy, jest dzisiaj ze mną Tutek, siemaneczko. Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Każdy, kto gra w Teamfight Tactics albo Hearthstone'a, pewnie kojarzy Tutka. Tutek jest byłym streamerem na Twitchu, obecnie na Facebooku i jest byłym wicemistrzem Polski w Hearthstone'a, tak? Tak było, zgadza się wszystko. Okej, okay, super, więc moi drodzy, mam dzisiaj przekozackiego trenera, więc będziemy dzisiaj z pewnością wygrywali, nie to co ostatnio. Tak, dobra, jest, plan, jest taki plan, za chwileczkę powiemy wam, jakiego będziemy builda składać i tak dalej, więc rozpoczynajmy gierkę. Będziemy szli ogółem w kosmicznych piratów. Będziemy podbijać galaktyki i rozwalać statki przeciwników. O kurczę, brzmi ciekawie. Tak. I będziemy dostawać z nich golda i w ogóle będzie cudownie. Kosmiczni wojownicy, brzmi dobra. Jak dobra zabawa. Dokładnie tak. Mimo, że są to szachy. Kosmiczni piraci i ich się łączy, zaraz ci powiem, bo to po polsku mam oddzielnie. Jasne, kumam. Mamy karuzelę śmiechu na samym początku. Z karuzeli spróbujmy miecz dostać. Miecz, miecz, tak? Jest bardzo uniwersalnym itemem. Okej. Okay. Dobry do wielu kompozycji. Tak, tak, tak. Tam masz na fiorze. Po... Widzę. Lecę po nią. Oddaj! Ajajaj, łuk teraz, czy co? Może być łuk. Dobra, to weźmiemy sobie łuk. Chodź tu. A ty masz już róż. Ojeju! Powiem ci, że kurczę, ciężko jest na karuzeli trafić tutaj. Dobrze idzie. Im trudniejszy początek, tym lepszy będzie koniec, prawda? Tak jest, dokładnie, okej. Okay. Ja na przykład jak grałem w Teamfight Tactics, to na początku nawet jak dostawałem baty, to i tak jakby pod swoją kompozycję dobierałem postacie. Dobry jest to ruch, czy też nie? Czy od razu lepiej właśnie dokupować sobie jakąś postać i walczyć, żeby na nie początku, tracić tego życia? Nie, na początku, w sensie życie to jest nasz zasób, który możemy wykorzystać, żeby potem wygrać. My tracimy te HP, ale zyskujemy też golda na lose triku. Czyli jak przegramy x rund, będziemy coraz więcej golda dostawać. Więc dobrze jest poświęcić te HP niekiedy, jeśli nie jesteśmy silni, żeby zyskać więcej golda i być silniejszym potem. Tu mamy już trzech Gravesów, którzy od razu są chyba je biorę. Piratami. Tak, tak, tak. Sprzedaj Zina z ławki. Okej. Okay. I bierzemy jeszcze i Leonę możemy dokupić. Leonę dokupić, dobra, bo nas super. Stać, prawda? Jasne. To zabroni. W ogóle ten build, w który będziemy szli, to są kosmiczni piraci, będziemy podbijać galaktykę, ale do kosmicznych piratów dobrze jest dodać Vanguardów. Oni się jakoś po polsku nazywają inicjatorzy. Inicjatorzy, którzy będą naszymi tankami. Okej, okay, kumam. Leonek, takim inicjatorem. Tak, tak, Leonek kojarzy. Dobra, w sumie, aha, czyli to mogę sprzedać i itemek sobie Ziggsa możemy sprzedać, bo my go nie mamy w naszej kompozycji, więc możemy go od razu sprzedać. Znaczy też, jak budujemy jakąś kompozycję, to niekiedy we wcześniejszej fazie my gramy dobre jednostki, żeby po prostu nie tracić HP, a potem te jednostki dopiero zmieniamy. Ziggs akurat nie jest aż tak dobry obecnie, ale tak jak mówię, nie zawsze trzeba się skupiać, że tylko te jednostki, które mamy w danej kompozycji musimy grać. Jasne, w jasne. Momencie, nie? Okej, kumam. Mamy 2 na 3, więc dokup jeszcze jakąś jednostkę. Zamknąłem sklep. Ojejku, faktycznie. Ale chcący. Wygramy, bo teraz moby są, ale... Tak, i mamy na drugim właśnie naszego Gravesa. A może sklep... Chociaż nie, bo my kupiliśmy... Tak, mogę. Mamy Gravesa kupować od razu? Chyba mi się daje, że tak, Gravesa co? I Luciana.
I ludzka. Bo zobacz, że Grace jest laserowcem. Lucian też jest laserowcem, więc zawsze jakąś tam synergię na początku będziemy mieli. I zobacz, kolejny Lucek od razu. Kolejny Lucian. I teraz więc jak wstawimy Luciana na stół, to będziemy mieli synergię laserowcą. A, dokładnie tak. Oni jakby się łączą. Powiedz mamy cztery itemy. Mamy cztery itemki, dokładnie. Tak. Jak pokażesz te itemy? Tak, mamy... Różka i muszelka, czyli płaszcz ten, tak. Robi bardzo dobry uniwersalny item do tego buildu. Więc możemy to od razu zrobić. I to dla kogo wrzucamy? Dla naszego tanka, czyli w tym przypadku dla Leony. Dobra, lecimy. Momencik. Ten, który zadaje obrażenia, jeśli przeciwnicy kasują spele. Tak, i to się nazywa jonowa iskra. Dobrze mówię? Okej, super. Zawsze jak najedziemy na jakiś item, to jest cały opis, nie? Tak, tak. Co to robi, więc jak ktoś pierwszy raz widzi, to może wszystko sobie sprawdzić. Jasne. Do ludzka z pewnością łuk pójdzie i mieczyk, co nie? Bo on z tyłu stoi, więc tam pewnie trzeba będzie... Znaczy będzie musiał mieć więcej tego ataku, czy źle mówię? Bardzo dobrze mówisz. Bardzo dobrze. Są jednostki, które lubią... O, zobacz. I na drugim. Na dwa. Kurczę, dobrze idzie, powiem ci. Tak szybko od razu z drugim... Dwie postacie na drugim? Zobacz. Wow. Mamy Dariusza. O, Dariusz jest kosmicznym piratem. Tak, tak jest w naszej kompozycji. Czy I mogę postawić? Jeszcze nie mam poziomu. Po na tym samej meczu. Turze, bo nie stać nas, żeby kupić, a po tej turze dostaniemy 2 expa, więc będzie kolejny level. Ogółem, jeśli Leona by nie miała itemu, to byśmy mogli tego Dariusza wstawić, żeby mieć synergię już kosmicznych piratów. Aha, kumam. Ale z tego względu, że Leona ma item i my nie chcemy jej sprzedawać, bo ona pasuje do naszej kompozycji. Tak, tak. No to wtedy tą turę poczekajmy, tak? Bo jak damy kosmicznych 2 piratów, zobacz po lewej, co to będzie dawało. Po lewej... Po lewej jak najedziemy na synergię. Kosmiczny piraci. Tutaj. Tak. I tu jest wszystko też opisane, nie? Przy 2, po zabiciu będziemy mieli 50% szans na wypadnięcie jednej sztuki złota. Więc będziemy zarabiać, a zarabianie w tej grze jest bardzo fajne, nie? I bardzo ważne. Zawsze jest, tak. Możemy kupić Kasadina. Ja zaraz powiem czemu. Dobra. I wstaw Dariusza, bo mamy kolejny level, nie? Dodamy tutaj na przykład Dariusza. Dodamy po prostu, tak. Dlatego kupiliśmy Kasadina, bo on jest łupieżcą many. Dariusz też jest łupieżcą many, więc możliwe, że w środkowej fazie gry dodamy Kasadina po to, żeby mieć tą synergię łupieżców many, żeby być silniejszymi, bo łupieżca many sprawia, że atak tej jednostki zwiększa manę potrzebną jednostce przeciwnika o 40%. A, w ten sposób. Jak, tak, więc jak mamy ustawionych na przykład tanków, którzy mają jakąś obszarówkę u przeciwnika z przodu, to dodając łupieżców many zablokujemy mu ten ult, który jest bardzo istotny, nie? O kurczę. Albo spowolnimy po prostu. No to tego to nie wiedziałem, aż jeszcze tak głęboko w te się nie zagłębiałem, no ale fajnie, to tłumaczysz, powiem ci. Jest dużo małych synergii, które trzeba wykorzystywać, jak mamy możliwość, nie? Okej, kurczę, i teraz wszystko staje się jasne. Dobra, zobaczymy co po tej rundzie. Dobra. Dobra. Kogo nam tutaj brakuje? Sprawdźmy sobie. Wukong, Lulu. Zazwyczaj na karuzeli najważniejszy jest item, potem dopiero jednostka. Chyba, że jest to jednostka za 4 lub 5 golda, która jest dla nas bardzo potrzebna. Co bierzemy? Miecz? Można miecz, tak. Dobra, czy ja tam tylko dobiegnę? My mamy łuk i rękawiczkę. Och, więc... kurczę, znowu nas... Dobra, jest rękawica. Jest jeden miecz. Jest? Jeszcze jest, dobra. Na trójce, tak. Lecę, faktycznie. Nawet lepiej. Oddawaj! Czekaj. Zabrał mi! Nie! Jestem najgorszy na tej karuzeli. Rękawiczkę za 3... Farel, patrz. Tam jest rękawicz, w sensie ten pasek. Za 3 golda, prawda? A wziąłeś za 1 golda jednostkę. Ach, dobra. Już wiem, dobra, my bad. Racja. Dajemy szansę przeciwnikom, prawda? Tak, dobra. Nie myślą, że mogą wygrać. Zobacz, mamy tu... Leonę. Jace'a. Leonę też. A Jace, tak. Jace, Leonę bierzemy też Leonę teraz? Też kup. Okay. Tak. Wstaw Jace'a za Leonę, bo Jace jest kosmicznym piratem. I Leonę sprzedaj, żeby odzyskać item. Tą jedną tylko Leonę. Dobra, nie wiem czy zdążę. I ten item możemy dać na Jace'a teraz. Dobra, no to podczas walki też można dawać item, nie? Tak. To jest podczas Jace, chodź. Można. Dobra, super. Powiem tak, karuzelę będziemy musieli przećwiczyć jeszcze. Dobra, praktyka z karuzeli. Tutaj jest pole do popisu, żeby się polepszyć jeszcze, ale no. No właśnie, karuzela ważna rzecz. O, patrz, co tu się wydarzyło?
Ale on chyba miał tak, piąty poziom. Tak. Jak dasz radę, to sprzedaj Kasadina. Ekonomia w tej grze działa tak. Nie wiem, czy wiesz, jak mamy 10 golda na koniec rundy, to dostaniemy dodatkowo plus 1 golda. Jak mamy 20, sposób. Dostaniemy plus 2, 30 plus 3, 40 plus 4, 50 i tak plus dalej, 5 i tak dalej. Na koniec rundy. Do 60. Za 60 już nie ma dodatków, nie? Więc... stawiamy gdzieś Mordekaisera? Nie. Nie, na razie Mordekaiser na ławce. Mordekaiser, okej. Okay. Na ławeczce. A... I we wczesnej fazie gry, gdy nie tracimy aż tyle HP za przegraną, ważne jest właśnie, żeby tą ekonomię budować. Bo dużo osób, które zaczynają, na przykład lubią rolować, czyli już teraz sobie odświeżać... No ja nieraz tak robiłem właśnie, no. Widziałem. Widziałem u Ciebie na poprzednim filmiku właśnie. Więc dlatego o tym mówię też. A we wczesnejszej fazie, jak nie tracisz tyle HP, to warto jest po prostu tą ekonomię zbudować, żeby wykorzystać ten gold w późniejszej fazie, gdzie już tych HP byśmy tracili więcej. Rozumiemy, nie? Jasne, jasne, jasne. Kurczę. To jest bardzo istotne. Super, to tłumaczysz wszystko. Widziałem twój pierwszy filmik i widziałem, że tam nieraz chciałeś odświeżyć, prawda? Tak, bardziej na łódź szczęścia liczyłem niż, niż na jakąś taktykę. Czy tutaj coś zmieniamy? Chyba damy radę sobie z tymi mobkami, co? Damy radę sobie. Czy możesz tego... ustawić jednostki z prawej strony, żeby wszystkie naraz biły jednego golema. W sensie na bordzie, na stole. Dobra. Bo te golemy mają to do siebie, że jak zginie jeden, to pozostałe się leczą do maksymalnej ilości zdrowia. Więc jeśli w twoje jednostki by były różne targety, no to byśmy mogli tego nie zrobić, nie? W sumie wiesz co, nawet nie zwróciłem na to uwagi, ale to fajnie, że mi to powiedziałeś. No nie zwróciłem uwagi, że one się leczą. No czasami wygrywałem, czasami przegrywałem, jak z nimi walczyłem, nie? No to wiesz, stawiało się i tak się patrzyłeś, o co chodzi tutaj? Zobacz, i teraz jak jeden zginie, zobacz, drugi się uleczył do full, nie? Faktycznie, no. Więc jeśli byśmy mieli to, te jednostki po dwóch stronach, no to wtedy mogły być problem. Dobra. Goldzik jeszcze wypadł. Mamy już 20 golda, 26. Pięknie. Mhm. Czy sprzedajemy tą postać tego Xaziksa? W sensie my go nie będziemy grali, a będziemy chcieli potem item z niego, nie? Dobra, tego sprzedajemy. W sklepie nam się pojawił... Możesz wejść w level. Tak? Jedno kupić? I tak. Tak, tak, tak. Dobra. I teraz Mordekaiser pewnie wjedzie. Mordekaiser rozstaw, tak. Zobacz, nie że... wiem, jak on jest tank, taki bardziej na blisko, to tak? Tank, nie grałem nim. Tank, tak. Dobra, obrońca, wszyscy, laserowiec. W sumie tego może damy do tyłu. Wszyscy obrońcy to są tanki. Graves akurat, zobacz, że jak naciśniesz na jednostkę, to widzisz zasięg tej jednostki. Tam jest 180. Czyli to jest tak, jednostka, jest. Która bije tak naprawdę mele. Czyli wręcz, więc Graves też ustawiany jest zazwyczaj z przodu, nie? Dobrze, a Lucek już ma 890, wow, no to faktycznie on bije właśnie long ja range. Zobacz, że mamy 4 itemy, więc dobrze by było je wykorzystać, bo tracimy zdrowie, nie? Dobra, mamy 4 itemy, dokładnie, no to chyba co, do Lucka mi się wydaje łuk z pewnością. Możemy łuk i rękawiczkę do Luciana dać. Łuk. To daje item, który... obniża armor przeciwnikom. Jest to bardzo dobre w przypadku laserowców. Dobrze. Jace gra, tak, tak, tak. Jace jest jedną z najważniejszych jednostek właśnie w tym zestawieniu, które gramy. Dobra. Też w tej grze jest taka jednostka jak Blitzcrank. Blitzcrank przyciąga na początku gry najbardziej oddaloną jednostkę od niego. Więc niekiedy warto jednego tanka ustawić z tyłu, żeby Blitzcrank go przyciągnął, a nie naszego Luciana. Aha. Bo zobacz, że jak Lucian jest naszym najwięcej obrażeń zadaje, to jakby Blitzcrank go przyciągnął, to z automatu przegrywamy, nie? Dokładnie, dokładnie, tak. Więc niekiedy trzeba na to uważać i no ale to potem sam zobaczysz, jak nam przyciągnie Blitzcrank, to wtedy będziemy płakać, nie? Dobra, to wtedy będziemy płakali, okej. Okay. Poppy co... jest, Poppy jest obrońcą. A właśnie, Poppy, ona się sama leczy, co nie? Chyba jak zadaje atak i się też leczy. Dostaje armor, właśnie, tak, właśnie. Tak. Zobacz, że możemy tutaj tak, za Gravesa i Dariusza wstawić Leona i Poppy i mamy czterech obrońców teraz. Tak, dokładnie, czterech obrońców jest, no. Jest bardzo silne w mid-game, czyli to po polsku jest w środkowej fazie rozgrywki. O kurczę, tak. Właśnie, Blitzcrank przyciągnął nam Ludzka. To jest ten moment, kiedy płaczę. Dobra, zacznijmy teraz, płakać. Teraz nie ma kto zadawać obrażeń, nie? Lucian nie żyje i co? No same tanki słabo w sumie puszują.
Ale my to specjalnie dla was, widzowie, sprawdziliśmy, żebyście wy tego błędu nie robili. Dokładnie. Prostu. Uważajcie na blitzcranki w życiu. Więc jeśli byśmy po prawej stronie dali tam jakiegoś tanka, to wtedy on by był przyciągnięty, nie? Tak. A tak ten Lucian właśnie. Dobrze, został. My potrzebujemy Sorakę. Na przykład z fioletowych. Czy jest ona? Nie ma, nie? Mieczek? Nie, nie, nie. Tylko myślimy jaki... Dobra, weź mieczek. Okej. Okay. Weź mieczek. W sumie niczego ciekawego nie było, że tak powiem. Przed karuzelą warto jest sprawdzić, jakie ma się itemy. Też chyba w trakcie karuzeli komórce. Jest, nie? Można, tak, można, jak tak. Najbardziej. Bo do tych itemów my coś chcemy dopasować, żeby to wykorzystać, nie? I też spis itemów można wszystko zobaczyć, co się łączy w co. Więc zawsze przed karuzelą warto to sprawdzić. Co, jest Mordekaiser. Tak, bierzemy go oczywiście. Tak. Niekiedy nie warto brać w takim momencie, dlatego że zobacz, że teraz tego itemu z niego nie zdejmiemy, nie? A no też prawda, tak. No. Ale to nie jest straszne, że on ma ten item, prawda? Więc też nie ma co. Ale buffujemy mu ten item, dodajemy coś mu jeszcze? Na razie nie mamy pod ten item dobrej rzeczy. Aha, dobrze. W sensie łaska i pasek, który mamy, to nic nam nie daje. Jasne. Możemy dać Leonę po prawej od Luciana. Teraz nie zdążysz, ale w następnej rundzie zezona tego Blitzcranga. Teraz już wiemy, co on robi, prawda? Tak. Od niego. To teraz no. Tylko, że teraz będziemy musieli jeszcze raz na tego samego ewentualnie gościa trafić, nie? Chyba, że ktoś jeszcze będzie miał Blitzcranga. Może mieć, nie? Jasne. To jak już potem w kolejnych filmikach dojdziemy do wyższego poziomu, to będziemy w trakcie gry sprawdzać, co mają przeciwnicy. Bo to wszystko można zobaczyć. A właśnie, bo to jeszcze można zobaczyć. O tyle ważne, że jest wspólna pula jednostek w tej grze. Czyli jeśli na przykład dużo osób wykorzystuje nasze jednostki, to jest mniejsza szansa, że my te jednostki otrzymamy. To jest bardzo ważne też, jeśli na przykład chcemy iść po jednostkę levelu trzeciego, czyli potrzebujemy 9 konkretnych jednostek. Tak. Jeśli przeciwnicy je wykorzystują, no to szansa na to jest bardzo mała, nie? Bo sklep jest wspólny. Możesz wejść w level i wstawić Gravesa, bo mamy 60 golda, tak. Zobacz, on ma na ławce Dariuszy, nie? Tak, miał Dariuszy, no. Więc raczej... automatycznie mamy mniejsze szanse na Dariusza, nie? Ale się pojawił akurat. Ano jest, faktycznie. co my tutaj mamy? Jace? Tu nic nie ma. Nic więcej tu nie chcemy. Na razie chyba też nic. A, teraz potworki tak czy siak, więc... Jak mamy taką sytuację, że mamy 58 golda, to nadwyżkę z 50 zawsze można użyć czy to na odświeżanie, czy to na level, nie? Jasne, dobra. Czy mamy coś tutaj? Czekaj. Nic w sumie. W sklepie nic. I zaraz będziemy musieli wchodzić, żeby bo jesteśmy słabi, bo inni odświeżają jednostki, my nie robimy tego. My zbieraliśmy ekonomię. Więc zaraz tę ekonomię będzie trzeba przeznaczyć na level, potem na odświeżanie. Dobrze. Teraz jak mamy 71 golda, to ile golda jest najlepsze? 50 czy 70? No 50, bo wtedy dostajemy bonus, tak? Więc 20, który mamy nadwyżki, teraz 21, możemy od razu dać w punkty doświadczenia. Dobra, to od razu już ładuję w poziom. Tak, do 50. Do 50, dobra. I 51. Bo nic nie tracimy w tym momencie, a zyskujemy powiedzmy czas, tak? Jasne, super. Czy te postacie sprzedać? Syndrę, Neko tak, Karmę, co dostałem? Dobra, od razu posprzedajemy to. Teraz dostaniesz automatycznie 2, więc automatycznie będzie 7 level. Aha, okej, dobra. Graves jest kolejny. Kop Gravesa. I Papi. Odśwież. A Papi? Papi też, przepraszam. Dobra, nie zauważyłem. Jasne. Nie, okej. Okay. I odśwież, bo już tracimy za dużo zdrowia. Mhm. Możesz kupić Gina. Dobra, weźmiemy sobie Gina. Odświeżamy dalej? Tak. Wukong pojawił się. Jace, 2 Luciany i Wukong. Kurczę, super. Ale czyli będzie miejsce. Koniecznie Jace'a kup. Będzie. Jace, dobra, teraz nam zmieniło. Teraz Lucka wezmę, co? I podniesie mi go wyżej. Tak. I Wukonga też kup. No i dobra. Super sklepik. Będzie Wukong na pewno za Leonę damy, bo jest silniejszą jednostką. Jasne. Zobacz, co się stało. Znowu Leona przyciągnął? Znaczy, Luciana, przepraszam, Leona. Z Brawl Starsa Leon, wiesz? I tak mówię. Rozumiem. Lucek. Musimy parę lat to zareagować, bo tutaj wiesz, już ile mamy HP? 50, tak? Dobra, no to już to zmieniamy. Tak, jeszcze. Tylko teraz mamy 48 golda, a bardzo dużo HP tracimy, więc musimy zareagować. Gravesa kup i odświeżamy. Nic nie pasuje do naszego buildu. Nic. Tu też. Nic. Mordekaisera można. Jest, Morder jest. I odświeżamy. Lucek jest. Dariusz.
Lucian. I odświeżamy. Wukong. Wukong. Odświeżamy. Dobra, teraz w następną turę zaczniemy od tego, bo zawsze na komórce jest mniej czasu na wszystko, w sensie, że to trzeba... Wolniej to wszystko idzie, nie? Tak, tak, niż myszką, no to prawda. Więc będziemy musieli Leonę zmienić z Lucianem i dać Wukonga za Leonę. Bo my jesteśmy słabsi, w sensie Leona jest słabszą jednostką niż Wukong. Wukong kosztuje 4, Leona 1, więc to samo przez się. Jasne. Rozumiem, tu jest Wukong, dobra. Jeszcze jeden i byśmy mieli go na poziomie drugim. Dobra. I będziemy teraz szukać, bo po prostu za dużo HP straciliśmy, nie? Jasne. Chcielibyśmy ten 8 level, bo 8 level znacznie zwiększa szansę na jednostki legendarne za 5 golda. Czy będzie tutaj Wukong w karuzeli? Nie ma. Czy nie my pod Soraka, to jest ta z tym czerwonym nad głową? Tak, ale ona ma bardzo słaby item podnieść. Już i tak już zginęła. My byśmy chcieli Syndrę wziąć. Nie wiem. Ta, która jest przed tobą. To z czerwonym itemem? Tak. Aaaa! Mam czy nie? Ukradli. Nie. Ukradli. Teraz weź Yasuo w takim razie. Yasuo to chyba to. Mhm. Tak. Kurczę, ja jeszcze postaci tak nie rozpoznaję, nie? Wiem. Ja też jak zaczynałem, nie grałem w LoL'a, to... Ale ten item, który był na Syndrze, to jest item, który... randomowo, losowo na początku rozgrywki daje ci 2 dodatkowe itemy. Mhm. Dobra, ja Yasuo sprzedaję od razu, nie? Sprzedajemy i stawiamy Wukonga za Leonę. Za Leonę, tak? I kogo? I Gravesa za Dariusza za Gravesa. Darius bo za mamy Gravesa. Dwóch Gravesów. Mhm. Tak, dobra, losujemy. Nie ma. Dariusz, brać Dariusa? Brać, nie? Nie trzeba? Damy radę na trójkę go dać. Okej, nie podniesiemy. Ile możemy kupić? Ojejku. Nie ma problemu. Dobra. Zostawmy, bo nie zdążymy więcej zrobić. I teraz itemami się zajmijmy. Dobra. Jak masz itemy, daj na Jace'a tą klatę taką. Dobra, to sobie... Dobra, niech się teraz jednostki uspokoją, bo teraz nie wiem, czy trafię w nie. Teraz będzie ciężko znaleźć. Tak. Jeszcze nie tam, gdzie trzeba, dam i będzie już całkiem... Przypał, na daną rundę musimy poprawić troszkę ustawienie. Dobra. Bo tanki mamy troszkę za bardzo wycofane, plus ciągle na tego Blitzcranga jesteśmy jeszcze podatni, nie? Jasne. Klata na Jace'a najpierw. Klata Jace. Pach. Zgadza się. I teraz ustaw Poppy, nie, Wukonga, Jace'a i Mordekaisera z przodu. To jest Morder, Wukong i Jace. Jace jeszcze. Tak. Ten, co ma 2 itemy. Co dwie kratki gdzieś myślę, nie? Tak. Jace na środek. A, ten tu. Nie. Na środek z przodu. W sensie za Mordekaisera. Prawie. Zdążyłem. Naprawdę, no palcem całkiem inaczej się robi niż na kompie, nie? Ja wiem. Dlatego to jest cięższe na początku, nie? Zanim... Zobacz, że znowu Blitzcrank nam przyciągnął Luciana. A, no musimy faktycznie. Poppy dać maksymalnie w rogu, a Luciana na lewo od Poppy. Dobra. Bardzo dużo gier właśnie tracimy HP, dlatego że ten Lucian jest przyciągany i wtedy nam brakuje obrażeń. Dobra. A Jace'a chce, żeby był z przodu na środku, bo on uderza obszarówkę. Jak jest na środku, to może wziąć najwięcej targetów, nie? Więc teraz jak są creepy, moby, to właśnie to ustawmy. I Poppy daj za Luciana. I teraz następna tura, będziemy wchodzić w level, bo mamy 64 golda, będziemy potrzebowali 40. Dobra. Ale to po creepach, po mobach. Dobra, po mobkach, okej. Okay. Szpatułka. Problem, że szpatułkę. Szpakułka? Ciężko będzie nam wykorzystać, ale dobra. Wejdź w level najpierw. Dobra. Czyli... Do 8 lecimy? Tak. Aż do 8. Jeszcze raz, dobra. I odświeżamy. Nic. I odświeżamy niestety. Wukong 2. Pięknie. Super. Jace'a możemy kupić. Gunplank. Biorę. Gunplanka włóż na stół. Do przodu go. Jeszcze wyżej? Może być tak jak teraz. I daj na niego 2 łezki od razu. Dobra. Bo Gunplank ma obszarową bardzo dobre obrażenia, a 2 łezki sprawiają, że on szybko się w miarę będzie odpalał. I na tym nam bardzo zależy. Dobra. Tutaj... Oj! Może być ciężko, przyjacielu. Tutaj Jace strasznie dużo obrażenia zrobił, bo on ma dużo czarodziejów, chyba oni się tak nazywają, co zwiększają obrażenia magiczne. No. Mhm. I Jace od razu nam bardzo dużą bułę zrobił. No. Dobra, to tak. Łezka teraz
Pa, kolejny, no, super. Mamy 19 golda, wykorzystajmy, a potem damy item, nie? Dobra, Cho'Gath, Kylie, nic. Odświeżamy. Miss i Gangplank. Patrz, pięknie. Kurczę, kto by się spodziewał. I teraz dajmy te itemy. Łezka na Gangplanka. Mhm. I daj go do przodu. I daj na Wukonga łuk i pasek. Dobra, siedzi. Dobra, ten Gangplank 2 raczej nas troszkę podratuje. Chociaż jak... Mamy już... Zobacz, dostaliśmy item, bo czterech kosmicznych piratów ma 15% szans przy zabiciu na drop itemu. Mhm. I dostaliśmy drugą szpatułkę. Jak no właśnie, szpatułkę. I co z tą szpatułką zrobimy? Dwie szpatułki dają dodatkowy slot dla jednostki. O. Czyli możemy dodatkową jednostkę wstawić do naszego... Ale musimy pierw ten item nałożyć na jakąś postać. Tak, możesz na ławce to zrobić nawet. Aha, no to co, nakładamy na ławce? Na ławce, nie? Mhm. Żeby nie tracić slotu, nie wiem, tak. Na może... Ojej, na Gina. Bo Gina w sumie nie używamy, więc... Tak. Dobra. I teraz staw drugiego Luciana. Tudzie z tyłu, z drugiej mańki, ale mam dwójkę. Lecionego. Tak, tak, tak. Mam dwójkę, dobra. Może być tu z tyłu. Gina może sprzedać. No, ale wtedy nam... Nie... Ale on może być na ławce. Aha. W sensie może być też... Zobacz, to nie usunie nam jednostki. Ten, dobra, ten kozak, kozak. Zewsząd, że tak powiem. Mhm, super. On daje nam po prostu dodatkowe miejsce. Wow, ładnie poszło. Tutaj ładnie poszło. Zmieciony gościu strasznie. Teraz jesteśmy w miarę silni, tylko problem, że my dużo HP wcześniej straciliśmy, nie? Więc te punkty zdrowia nasze są takie blisko śmierci, bym powiedział. Dobra, kogo teraz wybieramy do naszego? Ta czapka taka ognista. Na jedynce co jest. Mhm, tak. Mam. Mam to, mam to. Też item z Soraki by był dobry, bo to jest item, że jak Jace zrobi swój kręciołek na początku, to leczy z zadanych obrażeń. Ten item, który właśnie teraz ten Shedby podniósł. Ale my mamy Gangplanka na drugim poziomie, który ma dwie łezki, czyli bardzo szybko robi swoje ulti i my chcemy zwiększyć mu obrażenia. A ta czapka zwiększa znacznie ability power, czyli zdolności magiczne, że tak powiem. Graves, nie wiem, czy tam radę go podnieść. Brać go, czy nie? Chyba nie. Brać. Okay. W sensie on dużo nie kosztuje. I odświeżamy, bo mamy za mało zdrowia. Dobra, dajmy item na Gangplanka, żeby zdążyć. Czapkę? Czapkę. Niech czaruje nam teraz. Okej, okay, poszedł. Na Gangplanka, super. To jest ten, co wcześniej nas zniszczył całkowicie. No to teraz się... Teraz mu no teraz odwdzięczymy. Bo zobacz, widziałeś, co się wydarzyło? No. Ale on ich tam spetardował, to chyba na hita. 363 obrażenia Gangplanka. Ja, dziękuję. I to zrobiła ta czapeczka, prawda? No. Masakra, co wyczyścił. Miss Fortune możemy kupić. Dobra. Lubię tą postać akurat, Miss Fortune. Ja bardzo fajnie strzela. Jace i Mordekaiser. Tak, oni są już na drugim. Sloty się zwolniły. Teraz zamknij ten i itemy, bo my dostaliśmy dwa itemy aż. Okej. Okay. I teraz różdżka i rękawiczka na Gangplanka. Ten item połączony na Gangplanka, ten... Ten item połączony zapewnia, że on może obrażenia krytyczne z zaklęć dać. O. Zobacz, co on robi, prawda? On one-shotuje prawie cały zespół. Wow. Więc Gangplank bardzo lubi magiczne obrażenia. Co zresztą my też lubimy, prawda, teraz? Jak oczywiście, że tak. Co on teraz tu wyprawia? Ja dziękuję. Jak cały zobacz, zespół. Seria iluś tam zwycięstw, już się palimy, także jest gitara. W tej grze dobrze jest się zapalić, prawda? Podpalić, dokładnie. Tak jest. Nie, chyba nie podniesiemy, lecimy dalej. Są bardzo małe szanse. O, tarcza do właśnie tej Miss Fortune, czy nie? Kup i wstaw za Luciana Miss Fortune w następnej turze. Bo teraz już nie możemy chyba, tak? A nie zdążymy, tak. Racja. A zobacz, my w ogóle zrobiliśmy błąd, bo gramy teraz na moba. Przed mobem nie warto wydawać golda, bo i tak go zrobimy, prawda? Więc tracimy tą ekonomię, a nie musimy być silniejsi na moba, bo i tak go zrobimy, prawda? Dokładnie, dobra, teraz zmieniamy szybko Miss Fortune. Tak, i odświeżamy, spróbujemy te trójki znaleźć. No Gangplank nas chce, ale my... Chce, dokładnie. Mamy... Ale na trzecim Gangplanka mieć to już w ogóle by było. Potrzebujemy, możemy skasować z ławki Poppy, skasujmy. Dobra,
Jace. Dobra, no nie mamy jej podniesionej, ale ona nie jest istotna już teraz. I rolujemy, odświeżamy. Kolejny Jace. Yeah. Luciana? Okej, okay, Luciana i kup Jace'a. I teraz item, mamy item, dostaliśmy. Mhm. Daj item na Luciana, ten, który dostaliśmy. Ten łuk. Tak, huragan. Huragan sprawia, że za 50% obrażeń bijemy dodatkowe cele. Okej, okay, okej. Okay. A to jest dobre, zwłaszcza, że to... Tak jak mamy ten łuk z rękawiczką z wcześniej, który obniża armor targetowi, który Lucian bije, to jak mamy dodatkowo ten huragan, który bije dodatkowe targety, to na te dodatkowe targety też nakłada ten taki debuff, to się nazywa, czyli nie wiem jak to po polsku w sumie. Ale myślę, że większość osób wie. Wie o co chodzi, tak. Patrz co się dzieje, Wukong, Wukong, Wukong. Wukong i Gangplank nas chce, a my go pomijamy, nie? Mam nadzieję, że nie zapłacimy za to. Odświeżamy. Lecimy dalej. Graves 3, pięknie. Dalej. Odświeżamy. Thresh, Lux, Jace. Pięknie. O, teraz to się będzie działo. Teraz to można iść w Gangplanka. Dwie salwy? A jak? Tak. No już się wstrzymamy. I Gangplank są najemnikami. Najemnicy mają to do siebie, że w sklepie mogą się pojawić ulepszenia do tych... postaci. Do tych postaci, tak. Zobacz, mamy dwie rękawiczki, to jest to, o czym wcześniej mówiłem. Mhm. One robią losowe itemy na początku rundy. To jest item, który warto zrobić na jednostce, która nie jest naszą główną jednostką. Tak, bo się te itemy silna. Zmieniają, nie? Mhm. Tak, ale jest silna, więc w naszym przypadku dobrze by to było zrobić na Gravesie. Bo dobra. On jest na trzeciej gwiazdce, więc jest w miarę silny, prawda? Co do miecza nie mamy na razie jak tego sensownie zastosować, a my co rundę dostajemy itemy z tych piratów, więc możemy się wstrzymać. Miss Fortune? Miss Fortune. Mhm. Próbować? Bierzemy, nie? Bierzemy, bo mamy ją na pierwszym levelu. Dobra, już brakuje w sumie podnieść. Golda, więc co robimy z tym ludzkiem? On będzie nas jeszcze, w sumie może i się podniesie, ale wątpię, żeby nagle trzy ludzki jeszcze wpadły. My skasujemy Luciana, jak pojawi się Miss Fortune 2, my tak? skasujemy Luciana i damy itemy z Luciana na Miss Fortune, bo jest silniejsza i wstawimy drugiego Luciana. Okej, okay, to tak zrobimy. Żeby po prostu te itemy przekazać na lepszą postać. Jasne, kumam. Okej, okay, karuzela śmiechu, uwaga. Z karuzeli śmiechu my chcemy czapkę. Czapeczkę. To co ostatnio. A my jako trzecie. Jeśli wezmą czapkę, to ta taka książka. Nie wiem, czy widzisz. Nie biorą czapeczki, lecę. Zostaw jak czapkę, zostaw czapkę. Zobacz. Ta książka nam została. Tak, ta książka. No dobra, panowie. Ta książka to jest dobry. I teraz musimy skasować tą jednostkę, którą dostaliśmy. Tak, kasujemy, mamy itemek i na kogo nakładamy książeczkę? Na Miss Fortune. Mhm. A łezka i miecz na Jace'a. I teraz na koniec rundy przestaw Gangplanka z Wukongiem i Jace'a z Mordekaiserem. Zaufaj mi, a powiem czemu. Teraz przestaw. Przeciwnik, a nie, bo jest trzech przeciwników. Jeden z przeciwników ma taki item jak Zephyr. No. Zephyr podnosi jednostkę na początku rundy. Która jest wow, ustawiona... ale zmiażdżony. No Gangplank, zobacz, 11 tysięcy obrażeń. Zephyr podnosi jednostkę, która jest ustawiona pod względem środka układu współrzędnych. Tutaj troszkę matematyki musimy dać. Więc jeśli przeciwnik ma ustawione z przodu, to podniesie jednostkę z przodu nam. Jak zobaczysz tego zioma Lixa, bo możemy teraz nacisnąć na niego. Robimy Gangplanka? Nie damy rady. Mamy 28 golda. Jedyne, co możemy zrobić, to tą Miss Fortune ulepszyć. Dobra, klikamy. I lecimy dalej. Jest. Miss Fortune. Pięknie. I Mordekaisera też możesz kupić. Chociaż to jest raczej ostatnia walka teraz. Okej. Okay. On ma ten Zephyr na Shenie. I gdybyś nie zmienił Jace'a z Wukongiem, aha, to by podniósł Jace'a. A. To jest bardzo ważne, żeby na to uważać, bo jakby podniósł nam Jace'a, to byśmy byli w dużo gorszej sytuacji, nie? Dobra, wow. I jak podniesie nam mniej istotowy wow. No i deklasacja, dewastacja, no. No tutaj powiem ci, kurczę, poszliśmy szeroko. Powiem wam, widzowie, z takim duszkiem nad głową, o taki jak tutaj skacze, no to można wygrywać. Były chwilowe problemy, ale skończyło jasne, się jasne, zwycięstwem, kurde.
Nice. Dziękuję Ci ślicznie za pomoc. Pierwsze moje w sumie zwycięstwo. A Wy, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek razem z Tutkiem, no to zostawiajcie łapeczki w górę, a z pewnością go zaproszę. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie też do Tutka na Facebooka, na YouTube'ka. Linki w opisie. Ja już się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku z gry Teamfight Tactics. Trzymajcie się. Cześć!